Zapytam jeszcze o imprezy, no bo to też jest jakaś taka nieodłączna część waszego zawodu. Czasami trzeba się po prostu na nią wybrać i jest to część pracy, chociaż chociaż wolelibyśmy sobie zostać w domu na kanapie. Czy ty pamiętasz takie swoje pierwsze wyjście na czerwony dywan, na ściankę? Jak to wspominasz? Jak wyglądały przygotowania i jak wyglądał ten efekt? Czy byłaś zadowolona z tych zdjęć? Ja nigdy do końca nie jestem zadowolona, ale za to bardzo lubię sesje, bo na sesjach zdjęciowych jest tak, że fotograf robi naście tych zdjęć i potem można je przejrzeć i powiedzieć, o to mi się podoba, to mi się nie podoba. A jednak jak już idziemy na wyjście publiczne, stajemy na ściance, to następnego dnia tak naprawdę albo nie wiem, godzinę czy dwie godziny później z portali dowiadujemy się, jak wyglądaliśmy i to jest czasami niefajne, że wydaje mi się, że wyglądam świetnie, świetnie się czuję, a potem patrzę następnego dnia i mówię, o nie. No ale jak wiemy już, to też jest kwestia zdjęcia i tego, co dany portal wrzuca, ale oczywiście wszystkie portale pozdrawiam i dziękuję im za moje ładne zdjęcia. Ale wracając, czy pamiętam jakieś takie spektakularne, no pamiętam, ale nie chcę do nich wracać i to się zdarzało i na początku i później też, chociaż już od jakiegoś czasu, jak pracuję z Bartkiem Indyką na co dzień, to staramy się... W najlepszych rękach. Tak, jestem w najlepszych rękach i staramy się nie popełniać żadnych wpadek. Też nie jest tajemnicą, a raczej twoim wielkim sukcesem, że przeszłaś metamorfozę i jak sobie patrzysz na przykład na stare zdjęcia z tych imprez, to tutaj wchodzi na pierwsze miejsce dystans do siebie i się uśmiechasz, czy nie chciałabyś takiego artykułu? Nie, no to wiadomo, że to mi do końca świata jeden dzień dłużej będą wypominać portale i pokazywać, jak było przed, jak było po, ale też nie uważam, że to jest coś złego, ponieważ to jest też motywacja dla innych kobiet. Ale też pięknie kiedyś powiedziałaś, że niektórzy mężczyźni mówili ci, że woleli cię w tej pierwszej wersji i przecież ty też chyba czułaś się wtedy seksy i całkiem dobrze ze sobą. To prawda, że ja się ze sobą dobrze czułam. Ja nigdy nie byłam jakoś szczególnie zakompleksiona, ale też nikt mi nie wytykał i nie wypominał mojej sylwetki. Więc trzeba być w zgodzie ze sobą i wtedy jest łatwiej. A najważniejsze, że tak samo kiedyś i tak samo teraz masz dużo do powiedzenia, także zapraszamy też do papierowej Wiwy. Tam czeka na was wywiad. Dzięki ci bardzo. A ja też czekam na tą Wiwę i na te wspaniałe zdjęcia. Do zobaczenia.